Cześć, witam serdecznie. Nowości Crossout. Nadchodzi nowy patch, nowa łatka oznaczona numerem 0.11.40, a w niej mamy dość ciekawe rzeczy. Na razie nie jest wiele pokazane. Są to trzy rzeczy, ale bardzo ciekawe. I niby tylko trzy, jednak zapowiadają coś więcej. No i co my tu mamy? Nadchodzi nowy gość, który stworzył pewne wyposażenie, czy też nowe rzeczy, nazwijmy to do craftingu, czy też do kupienia. No jestem w ogóle ciekawy, czy to będzie można craftić. Chyba tak, bo to coś jest napisane, że tutaj kolega nazywa się Sigurd. No, był sierotą, zawsze był większy, jest tu tego opis, można sobie przeczytać. I stworzył, dołączył do stepowych wilków, aby bronić słabszych. No i stworzył coś takiego. Autokanon, który w opisie jest opisany jako broń na bliską odległość. Jest bardzo opancerzony, ma wolny obrót, jeśli chodzi, wiecie, o rotację. I duży rozrzut, jednak wszystko kompensuje uszkodzenia i wytrzymałość. Czyli przypuszczalnie, no po opisie można stwierdzić, że będzie to wytrzymały autokanon. Coś może na zasadzie ala shotguna, tyle że no, jak to autokanon będzie dobrze strzelał, że tak powiem szybko. Jednak będzie on na bardzo bliską odległość. Czyli taki autokanon a la shotgun, coś takiego. Następna rzecz to taka kabina. Bardzo ciekawa kabina. Zastanawia mnie tylko, czy tutaj będzie właśnie można w tej, jak to nazwać, nie dziurze, a gnieździe zamontować jakieś działo, czy na tej płaszczyźnie również będzie można położyć sobie jakąś broń. To jest bardzo ciekawe. Jakiś unikatowy perk posiada kabina, która daje krótką przewagę dla drużyny w ofensywie lub w ofensywie lub defensywie naszej, tak? To też mnie ciekawi. Zastanawia mnie również, ile to będzie miało energii. Ja bym strzelał, skoro taki kamlot, kawał kamlota, o Z12 energii powinien mieć. No i tutaj bardzo ciekawa rzecz. Jak widać, jest to podświetlone, czyli będzie to miało 6 na 5 slotów plus podstawa 4 na 4 sloty. I teraz zastanawia mnie to, czy będzie to element, jak to nazwać, broń, czy będzie to jako kabina, bo nie jest to opisane jakoś w szczególny sposób i tutaj można tylko gdybać, czy będzie to broń jakaś, chwytak jakiś, czy będzie, no bo to jest chrupak, tak, widać tutaj te szczęki są do chrupania albo żelbetu, albo do przecinania stali. I czy będzie to kabina, czy to chociaż no, na kabinę to nie wygląda, tak, bo tu nie ma, wiadomo, no, kabina to jest kabina, a tam gdzie siedzi kierowca, tutaj nie mamy nic. Czy to będzie jakiś właśnie chwytak, który łapie i kruszy przeciwnika, to jest dosyć ciekawe. Tutaj też również na dole jest pokazane, jak to chyba się rozkłada, tak mi się wydaje, bo tu są różne. Tak jakby to rozkładało się, tak to wygląda na broń. Patch nie wiadomo kiedy wchodzi, nie jest napisane. Przypuszczam, że coś do 2 tygodni po testach, po balansie tych broni, które obecnie są, i możliwe, że to w tym patchu te bronie wejdą. Na pewno jest fajnie, bo gra się nie nudzi, bo cały czas nad czymś pracują, coś dodają, także jest ciekawie, jest co robić. Że jeśli nie spróbowaliście Crossouta, bądź odrzucił was Crossout na początku, spróbujcie go jeszcze raz. Mówię, u mnie już pyknął ponad rok,
Jak gram w Crossouta, świetnie się bawię. Nie denerwuję się tak jak na wocie miało to miejsce. Także polecam to na chwilę obecną. Wszystko. Dzięki bardzo. Na razie.